Sławomir Mrożek, Wesele w Atomicach. Czyta Marcin Krzywicki. Oj, wysoko ci u nas technika stanęła, wysoko! Pan młody miał pod lasem niezły kawał laboratorium i coś ze dwa reaktory wedle cesarskiego gościńca. Zaś w samym obejściu nieduży, ale schludny zakład chemicznej syntezy. Pannie młodej, ojciec dawał w posagu całą siłownię w dobrym punkcie, w samym środku wsi przy kościele, a do tego miała w malowanym kufrze chyba ze 6 patentów z biochemii. Nic dziwnego, że młodzi byli dobrani i rodzice obojga wnet się na małżeństwo zgodzili. I ogłoszono w Atomicach wesele. Akurat, żem walcował blachę na zimno, jak brat panny młodej przyszedł na wesele zapraszać. Był ci to postawny uczony. Kolega mój jeszcze z katedry. Boga pochwalił, bose nogi na słomiance wytarł i na zydlu przysiadł. Trochę trudno nam było rozmawiać, bo tegoś roku odrzutowce szczególnie jakoś licznie się zleciały i pola startowe za stodołą sobie łowiły. Coraz też któryś w powietrze wzlatywał i głośnym świergotem swoim słowa nasze tłumił. Ano, wydajemy ją za mąż, westchnął gość. I no, żeby awantury jakiej na weselu nie było, dodał strapiony. A co by miała być? Odpowiedziałem. Przecie to jest wesele pokoju, no nie? Posiedzieliśmy jeszcze z kwadrans, popatrzyli jak dzieci wracają drogą z uniwersytetu, jak stary Józwa zwozi do stodoły paliwo, a potem pożegnał się i poszedł. Nadszedł dzień wesela. Trochę nieporęcznie wypadło, bo akurat w tym czasie zaczęli u nas przekształcać przyrodę. To, co było zalesione, ucywilizowano, ale za to zmeliorowano, zaś pustynię zalesiono. Rzekę zawrócono, żeby płynęła w drugą stronę. W związku z tym droga do kościoła wypadła nieco dalej. Zaś u mnie na podwórku powstała wielka tama o poważnym znaczeniu gospodarczym. Także drzwi się całkiem nie odmykały i z trudnością można było wyjść z chałupy. Kiedym na miejsce przyszedł, akurat zaczynały się oczepiny. Druhny śpiewały: jak cię będą czepić, spojrzyj do powały, żeby twoje dzieci czarne oczka miały. Potem zrobiły jej elektrolizę i wyprowadziły do komory ciśnień. Tymczasem gości przybywało. Wszyscy byli w ludowych termostatach nałożonych na granatowe garnitury kort tenis. Niektórym już się kurzyło ze skafandrów. Na podwórku podchmieleni piloci trzaskali z rur wydechowych, psy szczekały. Ale dopiero po kościele zaczęła się prawdziwa zabawa. Stałem na przyzbie, żeby przed wieczornym powietrzem odetchnąć, a z izby dochodziły różne dźwięki muzyki, do dekafonicznej, do znów syntetycznej. Coraz to buchały przyśpiewki, a przytupywania kłębiły się, wrzały jurne siły wytwórcze. Na niebie pojawiła się gwiazda. Dzieci rzucały w nią kamieniami. Wesele trwało w najlepsze, gdy jakoś przed 11:00 wyskoczył na środek młody smyga zza rzeki. Tancerz zawołany, pieśniarz i filut. Okręcił się parę razy, stanął przed orkiestrą i zaśpiewał na poczekaniu. Już się przed wsią naszą jasna przyszłość mości, przez szczęście społeczeństwa do szczęścia ludzkości. Oj dana! Bardzo się to wszystkim spodobało. Powstał śmiech i głośne brawa, ale już młody piek odbił się, wyciął chołupca, czapkę na bok skręcił i zaśpiewał w odpowiedzi. Najpierw trzeba zacząć od spraw moralności, do szczęścia społeczeństw przez ducha czystości. Hop dziś, dziś! Na to znowu śmiech i brawa, bo niektórzy zaczęli krzyczeć na smygę, żeby się piekowi odciął, ale ten nic nie rzekł. Jeno cichaczem piega zaszedł i niespodziewanie wypalił go głowicą atomową, co ją miał schowaną za pazuchą. Piek zatoczył się i zaczął promieniować. Ale zdążył jeszcze guzik u surduta nacisnąć i z wyrzutni, co ją miał ukrytą w prawej nogawce, rakietę średniego zasięgu prosto w czoło tamtemu puścił. Byłby niewątpliwie smygę wykończył, gdyby nie to, że mu ostatni człon rakiety nie odpalił i przez to nastąpiła dewiacja z kursu. Cofnął się smyga, zakołysał i oparł o barierę cieplną, ale ta pękła i smyga poleciał w głąb temperatury przy stale wzrastającym współczynniku. Ludzie, co robita? Zawołał ojciec panny młodej.
wskazując na staroświecki, ścienny licznik Geigera. Ale już gwałt się podniósł i rwetes, i na środku izby zaczęły szybko wyrastać ogromne niebieskie paprocie. Zwyczajna rzecz przy wzmożonej radioaktywności w zamkniętym pomieszczeniu. Już i inne rakiety latać zaczęły. Jeden tylko Bańbuła zachował przyzwoitość i konwencjonalnie rżnął nożem. Wtem gwizd ostry się rozległ. To gospodarz, widząc, że inaczej gości nie uspokoi, skoczył do domowego rezerwuaru, odkręcił kurek i gazy bojowe na izbę puszczając rozpoczął zakażanie. Rzucili się wszyscy do kombinezonów, ale mój okazał się nieszczelny. Ponadto śpiący już trochę byłem, więc postanowiłem zaniechać zabawy i pomału do domu się zbierać. Noc była jasna, bo od zagrody, gdzie odbywało się wesele, takie promieniowanie biło, że bez trudu drogę znajdowałem. Szło się rzeźko, bo deszczyk radioaktywny też skropił raz i drugi. Trochę mi tylko przeszkadzało, że czułem ssanie w organizmie. No ale to po zabawie to rzecz zwyczajna. No i to, że zaczęły mi wyrastać dodatkowe nóżki. Po 3 pary z każdej strony. Zielony róg na czole, a na grzbiecie chitynowy pancerzyk. Jakoś jednak dobrnąłem do chałupy, przelazłem przez szparę w ramie okiennej i znalazłszy sobie zaciszne miejsce na listwie za szafą, z dala od pająków, zasnąłem spokojnie, rozpamiętując, jak to było na tym hucznym weselisku.